Witam, tutaj Ibiś, a to jest 25 odcinek Patapon 2. Myślałem, że z tego coś wypadnie fajnego, ale... A nie, nie z tego. Tylko z tego wepa. Nie, nie z tego wepa. Tego wepa już kiedyś brałem, ten. A ogólnie to jest trzecia plansza na mapie chyba. Trzecia mapa w grze. Z tego myślałem, że coś wyleci. Ale nic specjalnego nie wyleciało. Tylko to dla Decapona. Ja myślałem, że to jest koń. Ale wczoraj w tym Majzaku to naprawdę się udupiłem. Tymi 9 życiami. Serio, udupiłem się. Ale co tam. A jak tam u was w ogóle, co? Ładna pogoda? tak. Śmiechowe to jest. Patapony w przyspieszeniu są śmiechowe. Strasznie. Tak, jemu w końcu dałem tę najlepszą broń, bo on daje po 1000 damage'a, jak ma tą broń. Więc zbliżam się ku końcowi Patapon. Zbliżamy się ku końcowi. Tak. Ta mapa była trudna dosyć. Dosyć trudna. Ten gościu wydawał mi się zbyt mocny. Ale jakoś go pokonałem, nie? Oczywiście lagi u mnie. Nie wiedzieć czemu. Sam nie wiem czemu. Aha. DS3 tool. A, bo mi się zepsuł ten. Pad mi przestał działać. Nie lagi. Ciekawe czemu. Inny program sobie ściągnę. Do obsługi pada od PS3. Ale który nie potrzebuje internetu, jest niezależny. Niezależny. Po prostu włącza się od razu, jak się Windows włącza. Czyli, że jest świetny po prostu. Tak, jest godzina 10 prawie. I jest fajnie. Dokładnie 9:51. A ja mam jeszcze 6 godzin na nagrywanie. Dużo, nie? Więc zdążę nagrać całkiem sporo materiału. Myślę, że do końca czerwca będę miał materiał. Dzisiaj nagrany. Jakoś cię? Nieźle by było. Na poprzednim moim sejwie dużo korzystałem z tej różdżki. Bardzo fajna. No, ale na tym jakoś... Używam tylko moich podstawowych jednostek. Dobra, potem Bad Piggies znowu. Dzisiaj już nagrywałem Bad Piggies. Poprzedni odcinek. Także no cóż. Dorzuc. Czwarty odcinek nagrywałem dzisiaj z Bad Piggies. Dobra, to teraz idziemy na misję, która się nazywa walka z Dokaknelem. Giaba? Moja Giaba tam już jest. O kurde. A, bo to jest późniejszy zapis. To jest chyba to późniejsze. Bo tutaj jeszcze giaby nie miałem chyba.
myślę, że to jest to późniejsze. Jak, przecież ja by chyba wtedy nie miałem jeszcze. A Giaba jest mocnym. Mocnym Rareponem. Najlepszym. Więc no cóż. Co mogę rzec? Trochę mi zimno w stopy. Fajną rzecz rzekłem. Ja bym wziął don czaka czaka, ale... Ale dobra. Zrobiłem tak jak zrobiłem, nie? Nie no, to jest ten sam save. Cały czas, to jest jeden klip przecież. Już miałem Giabę wtedy? Serio? Nie pamiętam, żebym miał Giabę wtedy. Nieźle, nieźle. Powiem szczerze, że nieźle, nieźle jest. Parabola nadziei. Parabola of hope. Jedziemy na parabolę nadziei. Wracamy w końcu na tą mapę. Jesteśmy gotowi. Wygrać bitwę. Tak. Co mogę rzec? Pata, 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 bo... Pom, pom, pata, tam? Pom, pom, czaka, czaka? Nie wiem, co mogę rzec, tak naprawdę. W sumie nic. Już prawie koniec platformy. Mam dla was taką nowinę, że już dokładnie znam datę rozpoczęcia PvP 2. Będzie to sobota. Trochę daleko jest do tego. To będzie 16 lipca. Więc rozpocznie się w 1/4 wakacji. Czyli jeszcze całkiem sporo do tego czasu. Bo tak wychodzi, że wtedy się skończy Patrykon 2. Czyli dla mnie to jest sporo, przecież teraz jest który? Czerwiec 18, no to jeszcze miesiąc. Minus 2 dni. Miesiąc. Za miesiąc będzie PWN 2. Dopiero za miesiąc kończy się Patrykon? To ile tego dziękuję? 12 jeszcze? Tak, nawet nam pomaga ten, Ziggertank. Zigglutony nawet nam pomagają w zniszczeniu tego wielkiego zamku z armatą. To jest trudna mapa, naprawdę. Tate pony tu wziąłem dla obrony. Równie dobrze mogłem wziąć te. Jak one się nazywają? Dekapony, ale dekaponów jest mniej. A ja lubię główne jednostki, bo jest ich dużo więcej niż tych innych. Jak? Pompom, a to pompom, pompom. Więc główne jednostki są lepsze. Nasz bohater też jest... nie wiem, jak to powiedzieć. Taki, jaki był na początku, czyli jest Jarikonem. A na początku był Jarikonem. Jej, zniszczyliśmy ten zamek. Nie spodziewałem się wtedy tego, bo miałem czterech Jarikonów i bohatera, który miał pełne życie prawie. I katapultę mamy całą. A ostatnio jak to grałem, to rozwaliłem się. Tak, może się rozwalić. Dziwne jest to, że ta katapulta na swoim czubku ma
takie samo coś jak nasze, nie wiem, godło? Tak, Lady Medel zaginęła i trzeba jej pomóc. Więc dzięki za oglądanie, ja się z wami żegnam i na razie. Cześć!